Zabawne, jak to się życie układa. Mieszkam kilka ulic stąd, a nie wiedziałam, że tu jest takie miejsce. Stresuję się jak przed maturą. Z jednej strony, że nie będę tu pasować, a z drugiej, że będę. Bo... Dobry. Dobra. Bo właśnie wczoraj, gdyby żył, to obchodziłby 52 urodziny. 52 teraz. 52, tak. Oni wszyscy się Mają tak znają. ciągle Czy ja będę tu powraca intruzem? do Nie wiem, niego. co robić, jak zacząć. Jakoś Czy mam tak wejść z nimi na nie górę? myślał, Czy wejść samej? nie ma. Dobra, słyszałam wiele dobrego o tym miejscu. Nic złego mnie tu nie spotka. Idę. Jakoś ciągle powracam do niego myślą cały czas. Dzień dobry, ja do pani kierownik. Dzień dobry, zaraz poproszę. Dziękuję. Pani kierownik, jeszcze do pani. Na chwileczkę przejdę. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem tak jak byśmy umówione. A, dzień dobry. Pani Karolino, już przyszły dokumenty z Ośrodka Pomocy Społecznej. Cieszę się, że pani przyszła. Za chwilę będzie zebranie. A teraz może pani ma chęć napić się herbaty? Bardzo chętnie. A to zapraszam tutaj do kuchni. Proszę. Dziękuję. Ojej, jak fajnie. Mają tu wszystko zaznaczone. Nie muszę nawet pytać innych. Mogę sama sobie zrobić herbatę. Szklanej było się zbiło. Nie martw się. Zaraz zmiotę. Ale ze mnie nie zdara. Takie rzeczy to tylko mi. A miałam pierwszy dzień przesiedzieć niezauważona. Ja to mam wejście. Ja przepraszam, nie chciałam. Ja zapłacę za te kubki albo przyniosę z domu. Nic nie szkodzi, to na szczęście. Może pomogę zamieść? Nie. Ja to zrobię. Ty jesteś pierwszy dzień, to ci nic nie stało. Zapraszam na zebranie. Pani Karolina, jeszcze 5 minutek i tak gdzieś będziemy zaczynać zebranie. Poczekamy, aż wszyscy zajdą. Okej? Dobra, szybciej. Chyba już wszyscy. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy zebranie. Dzisiaj po raz pierwszy jest z nami pani Karolina. Cieszę się bardzo z tego powodu i może tak powiem ogólnie, że jesteśmy takim miejscem, gdzie przychodzą osoby po kryzysie psychicznym. No i to jest miejsce wsparcia, pomocy. Są tutaj u nas różne zajęcia. Też terapeuci są do Państwa dyspozycji. No i tak myślę, że może dobrze by było, żeby może Państwo się przedstawili Pani Karolinie, powiedzieli parę słów o sobie. Dobrze? Poproszę Państwa. Dzień dobry Paweł. Myśmy się poznali przy kubkach. Jeżeli potrzeba, to chętnie pomogę. Na imię mam Robert. Od wielu lat interesuję się malarstwem i fotografią. Jestem obywatelem ośrodka od 10 lat. Dzień dobry, mam na imię Krystian. Ja dzisiaj coś nie za dobrze się czuję, więc może następnym razem powiem więcej. Dziękuję. Dzień dobry, ja mam na imię Grzegorz. Jestem uczestnikiem od 7 lat. Przychodzenie tutaj jest dla mnie bardzo ważną sprawą, bo tutaj mam kontakt z ludźmi. A też jest to dla mnie taka mobilizacja, żeby każdego dnia wyjść z domu, a wcześniej miałem z tym bardzo duże problemy. Także to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dziękuję. Dzień dobry, jestem Janusz. Przychodzę od 7 lat.
interesuje się fotografią filmem. Dziękuję bardzo. A może pani Karolina, chciałaby pani powiedzieć parę zdań o sobie, o tej grupie naszej? Dzień dobry, mam imię Karolina. O tym miejscu dowiedziałam się od swojej lekarki. Powiedziała, że istnieją takie miejsca, że są one dobre. Że to taka alternatywa trochę dla szpitala. Ja wiele razy byłam na różnych oddziałach. Mimo leczenia, brania leków, wciąż potrzebuję terapii. I dlatego tutaj jestem, żeby sobie sprawdzić to miejsce i to chyba tyle. Okej, dziękujemy bardzo. Ale też mam nadzieję, że to będzie miejsce dla pani, że pani znajdzie sobie tutaj coś ciekawego. Dzięki. Ja przejdę do następnej części zebrania. Będę mówiła o turnieju Scrabble, ale tak, ponieważ pani Karolina z nami jest po raz pierwszy, to też przy okazji państwu przypomnę. Turniej Scrabble odbędzie się w przyszłym tygodniu, w czwartek. I jeszcze szukam chętnych na to. Ja bym się chciał jeszcze dopisać. Ja też jestem chętny. Okej. Uff, schodzą mi nerwy. Najbardziej się bałam odezwać, gdy wszyscy na mnie patrzyli. Okazuje się jednak, że strach ma wielkie oczy, a ci ludzie są przyjaźni nastawieni. Zainteresowani, ale nie wścibscy. Czuję, że to jest dobre miejsce dla ludzi takich jak ja, trochę kruchych. Tylko muszę uważać na kubki. Wycieczka jest w czwartek, o 10 jest zbiórka, o 11 mamy być na miejscu, a powrót będzie po zakończeniu rozgrywek gdzieś przeciętnie około godziny.